Dzisiaj czeka nas kulminacja długich miesięcy zmagań. Spotkanie, o którym wszyscy marzyli i każdy chciał w nim zagrać. Finał UEFA Champions League. Już za chwilę rozpocznie się spotkanie na Atatürk Olympic Stadium w Stambule. Witamy Państwa bardzo serdecznie ze Stadionu Olimpijskiego imienia Atatürka, gdzie już niebawem rozpocznie się cudowne piłkarskie święto. Finał UEFA Champions League. Szczególne miejsce, szczególne wspomnienia też dla polskich kibiców pamiętających występ Jerzego Dudka. Coś czuję, że dzisiejszy finał też może zapisać się w historii. Dariusz Szpakowski, Jacek Laskowski, zapraszamy. CSKA Moskwa zmierzy się z Paris Saint-Germain. Na ten mecz czekali wszyscy, cała piłkarska Europa, ba, cały świat. Finał UEFA Champions League to największe futbolowe wydarzenie roku. Liczymy na niezapomniany wieczór, jak w Barcelonie, jak w Stambule, jak w Monachium. Darku, to będzie prawdziwy spektakl. Spójrzmy na wyjściową jedenastkę pierwszej drużyny. Zespół zagra w ofensywnym wariancie systemu 4-5-1. A jego ofensywność polega na tym, że dwójka pomocników, oprócz realizacji zadań w środku pola, wspiera jedynego napastnika, tworząc z nim w zasadzie jedną linię. Nie oznacza to jednak zaniedbania zadań defensywy. Na ten mecz czeka cały piłkarski świat. Przed nami finał UEFA Champions League. Paris Saint-Germain zrobi dziś wszystko, by wziąć górę nad rywalem. Trudno wyobrazić sobie większą stawkę. Oto skład, w jakim Paris Saint-Germain rozpocznie dzisiejszy mecz. Bramkarzem będzie Keylor Navas. W obronie Kimpembe wystąpi obok Marquinhosa. Marco Verratti oraz Rafinha zagrają w środku pola. Na szpicy samotnie zagra dzisiaj Mbappé. Zaczynamy finał UEFA Champions League. Za 90 minut albo nieco więcej przekonamy się, kto jest najlepszy w Europie. Nikola Vlašić. Dojdzie chyba do tego prostopadłego podania. Groźnie, bardzo groźnie, ale co za interwencja Navasa. Dośrodkowanie z narożnika boiska. Obrońca wyjaśnia sytuację po tym dośrodkowaniu. Floresi. Kimpembe. Ewidentny faul, ale sędzia podejmuje decyzję zgodną z duchem gry. Przywilej korzyści, gramy dalej. Przerzucił piłkę do Di Marii. Angel Di Maria na spalonym. No cóż, Darku, trochę za wcześnie ruszył do tej piłki i dał się złapać na spalonym. Próbują rozegrać po skrzydle. Drybluje w stronę bramki. Dośrodkowuje na dalszy słupek. I będziemy mieli wznowienie z narożnika boiska. Centruje z rogu w pole karne. Georgi Szennikow. Floresi. Navas. Bernat. Rafinha.
Piłka u Neymara. Świetnie, rywale nie mają nawet szans dotknięcia piłki. Danilo Pereira. Angel Di Maria. Przejęli piłkę. Sporo miejsca na skrzydle. Ma teraz trochę miejsca. Gol! 1-0 w finale UEFA Champions League. Teraz powinno im się grać łatwiej. Zrobili krok w stronę pucharu i wystarczy, że unikną błędów. Z drugiej strony rywale nie mają wyboru. Będą musieli się odsłonić. A teraz przyjrzyjmy się powtórce tej świetnej akcji. Aż się prosiło, żeby ktoś wykończył to znakomite dośrodkowanie. A i samo uderzenie głową warte kilku powtórek. Naprawdę ładna bramka. I mamy otwarcie w tym meczu. 1-0. Rafinha. Verratti ma teraz piłkę. Bernat. Dobrze, wygrał to starcie. O grze w finale UEFA Champions League piłkarze marzą cały sezon, całą karierę, ba, niektórzy wręcz od dziecka. Tym, na których teraz patrzymy, udało się to marzenie spełnić. To prawda, niezależnie od wyniku spotkania, coś czuję, że żaden z zawodników nie zaśnie dziś spokojnie, ale zwycięzca może być tylko jeden. Może teraz ruszyć skrzydłem. Do kolegów w polu karnym. Chwilowo zażegnali niebezpieczeństwo, ale będzie rzut rożny. Ależ oszukał tu bramkarza, posyłając piłkę głową w sam środek bramki. Dośrodkowanie z rożnego w szesnastkę. Niebezpieczeństwo po dośrodkowaniu zażegnane. Kimpembe. Kylian Mbappé. Piłka u Di Marii. Marquinhos. Długo rozgrywają piłkę, jakby wyczekiwali na błąd przeciwnika. Floresi. Di Maria. Mbappé. Ładnie rozwija się ta akcja. Przejmuje piłkę na własnej połowie. Koniec pierwszej części spotkania. Jest prowadzenie i to gdzie? W finale UEFA Champions League. Spodziewałeś się tego? Może inaczej, Darku. Powiem ci, czego się spodziewam. Spodziewam się, że druga połowa będzie kosmiczna. Ani na chwilę piłkarze nie mogą się zdekoncentrować, bo do remisu niedaleko. Tu nic nie jest rozstrzygnięte. Nie wiem, czy trener strofował ich w szatni, czy podnosił na duchu, ale piłkarze PSG muszą zacząć pogoń, bo puchar UEFA Champions League odjeżdża. Ależ sprytnie osłania piłkę przed zakusami rywali. Bernat. Strata piłki. Mario Fernandez. Zostawił za sobą trochę boiska.
Piękna interwencja. Będzie rzut rożny i dogodna okazja, by podwyższyć prowadzenie. Zagrywa w okolice 9 metra. Obrońca wybija piłkę po tej centrze. Trochę się zbliżył do pola karnego. Wrzucił piłkę w pole karne. Czy coś z tego będzie? Trwa oblężenie bramki rywali. Będziemy mieli kolejny rzut rożny. Pojedyncza zmiana, zastrzyk świeżej krwi. To powinno przynieść efekty, bo przecież przegrywają. Dośrodkowuje z rzutu rożnego. Georgi Szennikow. No nie, to była fatalna decyzja. Z tej odległości rozwiązania siłowe rzadko przynoszą pożądane efekty. Zgadza się, zupełnie nie miał pomysłu. Takie uderzenie bardziej z desperacji lub frustracji. No, mocny pressing, musi zrobić coś z piłką. Marco Verratti. Verratti niedobrze, piłka u rywala. Zagojew. Idzie do przodu. Dobrze, przebił się. Gol! Była bramka przewagi. Są dwie. Triumf w finałowym meczu coraz bliżej. Drużyna przeciwna musi się wziąć ostro do roboty, żeby jeszcze wrócić do gry. Sprytnie zwiódł obrońcę i po prostu nie mógł zmarnować takiej sytuacji. Świetna indywidualna akcja i doskonałe wykończenie. Bramkarz bez szans. Mina menedżera mówi wszystko. W tej chwili chyba już tylko cud może odmienić losy tego spotkania. No i mamy drugą bramkę. Drugi zespół ciągle bez gola, ale to jeszcze nie koniec. Przy piłce Gana. Bernat. Gana ma piłkę. Floresi. Z piłką Danilo Pereira. Danilo Pereira. Do końca meczu jeszcze 20 minut. Ach, imponuje dzisiaj tymi podaniami. Ale śliczne podanie. Przeciwnicy przejmują piłkę. Świetnie teraz na wolne pole. Niesamowita sytuacja. Nikt już mu nie mógł przeszkodzić. Widzimy w powtórce, że jest to prezent dla rywali, ale na prezenty trzeba zasłużyć. Ta sytuacja będzie się dziś śniła bramkarzowi. No dobrze, obejrzymy teraz tę bramkę pokazaną z innego kąta. Mecz powoli dobiega końca, ale dla jednego z rywali sprawa nie wygląda zbyt różowo. Znowu celne podanie tego zawodnika. Danilo Pereira. Bernat.
Pozostało jeszcze 10 minut regulaminowego czasu gry. Piłka ląduje za linią końcową. Za chwilę bramkarz wznowi grę. Ależ kibice szaleją na trybunach. Tylko tego posłuchaj. Wiedzą, że ich ulubieńcy są faworytami i powinni wygrać w tym meczu. Po to tu przyszli. Zagrzewać do boju i potem cieszyć się ze zwycięstwa. Zagojew. Mario Fernandez. Nie ma co owijać w bawełnę. Ich dzisiejsza postawa zaskakuje i to w najgorszym możliwym sensie. Nie zawsze drużyny nominalnie czołowe muszą dominować na boisku. Czasem można dostać zadyszki źle. Dobra decyzja, trochę gorsze wykonanie. Ale brawa za to uderzenie. To mogło zaskoczyć. Naprawdę niewiele brakowało. Marco Verratti. Gana ma piłkę. Kimpembe. Danilo Pereira. Przy piłce Verratti. Bernat. Przy piłce Gana. Mają to, zdobyli mistrzostwo UEFA Champions League, padają na kolana, wyrzucają ręce w górę, krzyczą z radości, rzucają się sobie w objęcia. Wyczekiwali tej chwili, czas do końca meczu im się dłużył, a teraz już nikt nie odbierze im zwycięstwa. Słychać ogłuszający ryk radości z trybun, jest w tym też coś z ulgi, udało się. Teraz piłkarze tańczą taniec zwycięstwa, popatrzmy jeszcze trochę, jakież to jest szczęście, jakaż to jest radość. Obejmują się, skaczą razem całym zespołem. I już przenosimy się na podium, bo tu dosłownie za chwilę kapitan zwycięskiej drużyny wzniesie z dumą puchar. To zwieńczenie tej długiej kampanii, Darku. Tyle podróży, tyle spotkań, faza grupowa, faza pucharowa, aż do dziś, do wielkiego finału, w którym też okazali się lepsi. Patrzą teraz na to trofeum, a za chwilę będą je mogli wznieść w górę. Puchar w rękach kapitana i oto tak, zwycięzcy tegorocznej edycji Champions League. Przepiękna scena i przepiękna radość. Nie są zmęczeni, są w stanie euforii. Teraz nieskrępowanie mogą dać temu wyraz. Na pewno czują ogromną ulgę. Właśnie przechodzą do historii. I kto wie, czy w kolejnych latach nie dopiszą równie pięknych rozdziałów. Sypie się konfetti, błyskają flesze, a oni triumfują. Tak, teraz kapitan drużyny mistrzów niesie puchar w kierunku trybun, gdzie szaleją z radości ich fani. I piłkarze, i kibice są przepełnieni wzajemną wdzięcznością i dumą. Chwalą się wspólnym osiągnięciem. Tak, to oczywiście także ich zasługa. Już od fazy grupowej gnali w środku tygodnia przez całą Europę, by wspierać swoich ulubieńców. I proszę, opłaciło się. To dla nich te podziękowania. Są zmęczeni, ale szczęśliwi. Wszyscy ustawiają się do pamiątkowego zdjęcia z trofeum. Aż im się błyszczą oczy z radości. Nieważne, które to jest trofeum, dla wszystkich liczy się tylko ta chwila, uwieczniona dla potomności.